Dzień dobry Państwu, witam w drugiej części bloga. Jest 1 maja 2018. Jedziemy przez Fryzję. Dla odmiany wycieczka samochodowa. Jedziemy zobaczyć 3 z 11 fryzyjskich miast. Wjechaliśmy do pierwszej z tych trzech miejscowości. Jest to Snejk. Snejk, którym głównym punktem każdej wycieczki, również i naszej, jest Waterport, czyli właśnie ta brama wodna, którą tutaj widzimy. Brama została zbudowana wraz z murami obronnymi, a mury zaczęto budować w 1492, z tego co, albo 95, z tego co pamiętam. No i powstały one dlatego, że Snejk był ważnym ośrodkiem handlowym, ale że też potrzebowali dostępu do nabrzeża, wodnego dostępu, na to wychodzi, no to zbudowali właśnie tą bramę wodną. Mury zostały rozebrane w XIX wieku, ale bramę zostawili. No i bardzo dobrze, bo cieszy oko. No a teraz zobaczymy, jak Waterport wygląda od środka. Ciekawie. Także jak widzimy, mamy tutaj pod spodem, pod nami, jest przejście wodne, że tak powiem, a w tą stronę jest most między ulicami. So during our little trip we met a nice gentleman, local one, and he is going to learn us how to correctly say the name of this town. Snake is in Dutch, yeah. And although I'm not Frisian, all right, I'm from Haarlem actually. Oh, okay. The people in Friesland, they won't say snake, they will say snitz. Snitz, yeah, and this is the correct, I think, one. Of course, for the Frisians, it's correct. Yeah, yeah. They have two languages in school, Dutch and Friesian. Right, okay, since yeah. Since a couple of years. So yeah, and as I heard about, I don't know, 90% of people here understand Friesland language, right? I guess so. Yes. Yeah, yeah, yeah. So it's very nice they keep this tradition, you know? Of course. Yes. Yeah, yeah, yeah. So it was really nice to meet you, sir, and yeah, and have a nice day. Yeah, thank you very much. Bye. No a w tym momencie udajemy się w stronę Martinikerk, czyli nie chodzi o kościół, w którym serwuje się martini, tylko chodzi o kościół świętego Marcina. I ciekawą rzeczą związaną z tym kościołem jest to, że znajduje się w nim aż 50 dzwonów podobno. Także ciekawi jesteśmy, czy są to jakieś wielkie dzwony, czy małe dzwoneczki. Akurat mamy szczęście, dzwony grają. Nie wiem, czy te 50 z nich. Zauważyłem, że bardzo często przy dużych kościołach w Holandii są pomniki poświęcone II wojnie. Ostatnim ujęciem kościoła Martini żegnamy Snejk. Co droga, nie? No w sumie. Opuściliśmy już Snejk, jesteśmy w Bolsward przy wejściu do Parku Królowej Juliany. Bolsward liczy sobie 10 tysięcy mieszkańców, a przyjechaliśmy tutaj dlatego, bo jest to jedno z 11 miast fryzyjskich. No i teraz powiemy, o co chodzi z tymi 11 miastami fryzyjskimi. Dlaczego 11? Dlaczego? Powiem o tym. Na starcie wyścigu 11 miast Elfstedentor. Na dzisiejszą wycieczkę wybraliśmy się z powodu Elfstedenhof. Dobrze wymówiłem? Nie, Elfstedentocht. Okej, okay, to tak właśnie zostawmy. No i nazwa ta oznacza wyścig. Wyścig pancernistów, czyli łyżwiarzy szybkich,
przez miasta fryzyjskie. 11 fryzyjskich miast. Wyścig ten się odbywa od 1909 roku. Jest dumą i jedną z głównych tradycji prowincji, którą szczycą się na cały świat. Mam nawet kolegę panczenistę w Polsce, reprezentanta olimpijskiego, który powiedział mi, że dla zawodowych łyżwiarzy szybkich wyścig 11 miast jest ważniejszym imprezą niż igrzyska zimowe. A, no to jest tak, ważna rzecz. Jest to tak, dlatego, że środowiskowo to jest najważniejsza impreza i jest ona uwarunkowana tym, znaczy to, czy się odbędzie, jest w dużej części zależne od tego, czy fryzyjskie kanały zamarzną. No tak. Bo kiedy zamarzają, można się nimi przedostać od jednego miasta do drugiego. I 11 głównych miast stanowi 11 punktów w wyścigu 11 miast, który... Trasa tego wyścigu ma łącznie około 200 km. I kiedy na przykład kanały nie postanowią nie zamarznąć przez kolejnych 20 lat, można przytrzymać tytuł mistrza 11 fryzyjskich miast. I właśnie ostatni miał miejsce wyścig w 1997. A zaczęliśmy tutaj to ujęcie właśnie w tym miejscu, no bo tutaj zaczyna się rowerowa wersja tego wyścigu. Startuje on właśnie z tego mostu. Najprawdopodobniej, ale raczej na pewno, nie? Tak. Kupiłem sobie flagę Fryzji. To jest właśnie flaga Fryzji. I jest na niej 7, jak niektórzy błędnie myślą, serc. Ale to są lilie wodne. I one symbolizują 7 rejonów Fryzji, już nie jestem w stanie ich teraz nazwać, które to teraz są razem zjednoczone w jednej wspaniałej Fryzji. Dziękuję. Cudownie. Co nie? Moim ulubionym flagerem. Powiedz to jeszcze raz. A tutaj, proszę Państwa, jest renesansowy ratusz. Bolsward. Całkiem miło, że zaczęły grać te dzwony, jak zacząłem kręcić, co nie? Ratusz powstał w latach 1614-1617. Jacek, czy Fryzja słynie z kiełbasy? Tak. A, widzisz, bo tutaj można kupić fryzyjską kiełbasę właśnie. To nie jest suszona. No właśnie nie jest suszona, ale fryzyjska kiełbasa. Zobaczymy. W takim razie. No i gdzie jest to? Tu jakiś też. Chyba nie Juli Drochwurst? Drochwurst. Jest. This one. To jest właśnie fryzyjska suszona kiełbasa. Okay. Yes. From what time? Tomorrow, yeah. In morning. Okay. So we may do that. Thank you. You're welcome. I znajdujemy się, proszę Państwa, przed Bazyliką Świętego Franciszka, który to kościół bazyliką stał się chyba w tym roku nawet, kolega mi mówił. No i jest on o tyle ciekawy, że ma taką modernistyczną, powiedzmy, architekturę. Rok 1934. O, ktoś do mnie dzwoni. Mateusz się zgubił właśnie, Bolsward. No i dzwoni. No. Pomimo tego, że bryła nawiązuje do gotyckich kościołów, to jednak jest taki kurczę artykowski modernizm. Zobacz na przykład na te łuki, jakie są, jakie są geometryczne. Widzisz? No tak. No nie są łukami, tylko trójkątami. No. No język architektury jest skomplikowany. Też nie umiem. Tak, ja też właśnie. O, zobacz takie zdjęcie na przykład. Bo jak będę miał blogaska o modernizmie, to... Zajebiste. Pokażmy. Takie będzie zdjęcie na blogasku o modernizmie. A z kościołem tym związany był Titus Brandsma. Teolog, który przed wojną otwarcie nazizmowi się sprzeciwiał, co wbrew pozorom nie musiało być super częste przed wojną w Holandii. Jesteśmy w środku Bruekerk. Z tego, co doczytałem na tabliczce przed kościołem, jest on z XIII wieku. A chyba w latach 80. dokonano tej renowacji właśnie, nie? Że dach jest nowoczesny, oszklony, a w środku jest surowe wnętrze.
No i jesteśmy na trasie. Wyjechaliśmy z Bolsward. Jedziemy do Witmarsum oraz Franeker. A tutaj jest pole tulipanów. Jest ich sporo całkiem. Zjechaliśmy z autostrady i wjeżdżamy właśnie do Witmarsum. Warto zwrócić uwagę, że są dwa napisy na tablicy informującej o nazwie miejscowości, czyli napis po holendersku oraz napis po fryzyjsku. Jesteśmy w centrum Witmarsum. Przyjechaliśmy tutaj w poszukiwaniu domu Menno Simonsa, który tutaj się urodził, ale niestety nie umiemy go znaleźć, a na informacji turystycznej nic kompletnie o nim nie ma. W każdym razie był to człowiek, który założył kościoły protestanckie menonitów. I najbardziej chyba znanym odłamem tego wyznania są Amisze. I właściwie to był jedyny powód, dla którego tu przyjechaliśmy. Na przykład nie on. Ze wstydem muszę przyznać, że będę googlował w jego sprawie, jak wrócę. No, Jacek na GPS-ach znalazł dom Menno Simonsa, także jedziemy do niego. Także właściwie z punktu widzenia właśnie menonitów, to kto wie, czy to miejsce nie jest faktycznie takie jak Watykan. Udało nam się znaleźć pomnik Menno Simonsa, który jest już trochę poza wsią, ale pomnik ten nie jest na miejscu jego domu, jak błędnie myśleliśmy, tylko jest na miejscu kaplicy, w której on się spotykał tam ze swoimi współwyznawcami, gdy już odechciało mu się być katolikiem. I przypuszczam, że właśnie tutaj mamy miejsce tej kaplicy bardziej dokładnie wytyczone. Szanowni Państwo, muszę powiedzieć, że muzyka, która towarzyszy nam podczas tej podróży, jest dość koszmarna. Warto wspomnieć, że na drogach lokalnych między miejscowościami w Holandii prędkość jest 60 na godzinę. Ograniczenie prędkości wynosi 60 na godzinę. I spokojnie sobie jedziemy. Na dowód. Ostatni etap podróży. Jedziemy do Franeker. Trzecie z 11 miast fryzyjskich.